Przyjechał do Polski w 1986 roku minister zagraniczny Rifkin. I myśmy uknuli wówczas wielką akcję. A mianowicie nikt się nie chciał spotkać z Solidarnością. I myśmy jego przekonali, a on ma polską rolę, co nie jest bez znaczenia. Przekonaliśmy do tego, że się spotkał nie z Wałęsą, to było niemożliwe, Wałęsa był pilnowany, ale spotkał się wówczas z Gierentym, Oniszkiewiczem i z kimś jeszcze. I w czasie przyjęcia w ambasadzie brytyjskiej on został przemycony do samochodu, do drugiego samochodu, trzeciego samochodu i się pojawił przed grobem księdza Jerzego Popiełuszki, złożył kwiaty. Przypadkowo wówczas byli dziennikarze zachodni uprzedzeni, były zdjęcia, były nagrania, był krótki wywiad, a potem został przerzucony na spotkanie z przywódcami opozycji. Po tym żaden przywódca zachodni nie mógł nie spotkać się z liderami Solidarności. To był bardzo ważny akt polityczny. I gdy ja Rifkinda po prostu pytałem się, czy ty miałeś zgodę Magii, powiedział, że tak. Bo myśmy nie wiedzieli, czy on się będzie z Margaret Thatcher komunikował.